Cześć, ze strony Faral, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku zabiorę was w podróż w czasie. Cofniemy się do pierwszego sezonu i obejrzymy sobie wszystkie zwiastuny wszystkich sezonów. Waszym zadaniem w dzisiejszym odcinku jest oznaczanie w komentarzach fragmentów filmu, których trailerów nigdy nie widzieliście albo totalnie o nich zapomnieliście. Ja tak samo będę dzisiaj się bawił z wami i będę wam mówił, co pamiętam, a czego nie. Umówmy się, że jeżeli pod tym filmem do końca dnia zostawicie tak 10 tysięcy łapek, no to moi drodzy, w następnym odcinku z gry Fortnite obejrzymy sobie zwiastuny wszystkich superbohaterów, którzy dołączyli do gry oraz wszystkie zwiastuny postaci skinów, które dołączyły do gry na przestrzeni 15 sezonów. Wow, więc będzie tego naprawdę sporo. Teraz na szybko przypominajka dla graczy, którzy aktualnie nie grają w Fortnite. Nowy sezon startuje 15-16 marca. Być może wtedy powrócisz do gry. Chciałem wam jeszcze przypomnieć, że na pixieshop.pl wjechała już nowa kolekcja z kolekcji The Farrell Team. Do każdego zamówienia jest wręczane moje zdjęcie oraz JJ-ki z naszymi własnoręcznymi autografami. Sprawdzajcie ofertę, link do sklepu znajdziecie w opisie. A teraz zabierajmy się za oglądanie wszystkich trailerów. Moi kochani, zaczynamy zabawę i zaczynamy od pierwszego sezonu. Kto pamięta ten trailer, zostawia łapkę w górę. No, szczerze wam powiem, że ja go totalnie nie pamiętam. Te miejscówki kojarzę, tylko że ja w pierwszym sezonie nie grałem, dlatego nie kojarzę traileru. Zacząłem grać od połowy drugiego sezonu. Jak widzimy, jest zielona pompa, od razu chłop dostał bombeczkę. Walcz i buduj, przetrwaj. Wow, że taki śmieszny odbijacz był wtedy? O, tutaj widzę I'm God. Wtedy jeszcze były totalnie inne pułapki. Ojeju, najgorsza snajperka, jaka była w Fortnite'cie. Okej, okay, tutaj buduje się chłop z metalu. O, ładna blokada, granat za plecy. O nie, te trailery jeszcze były mega słabe. RPG był w pierwszym sezonie? Kurczę, nawet nie wiedziałem o tym. Przekozackie budowle. Oni jeszcze nie wiedzieli, że nikt nie będzie tak edytował, żeby takie fikuśne budowle budować na polu bitwy. Lecimy dalej. O, tutaj już chyba jest drugi sezon. Albo pierwszy sezon święta. Granatnik Śnieżka. I on wtedy jak trafił w oponenta, no to zamarzały mu nóżki. O tak, Boogie Bomba. Brakuje mi tego granata. Mam nadzieję, że wróci w nowym sezonie. Cała ekipa tańczy. No i wlatuje RPG i do widzenia. O, co to jest za zwiastun? Tego nie widziałem nigdy. To był zwiastun Jack-Jaga, tak? Okej. O tak, moja ulubiona broń. Jeszcze jakby była mityczna, to już całkiem. Minigun Brutusa, totalny szef. To jest Diggle, rękodzieło, tak? Zwiastun rękodzieła. Pamiętam, że on był turbo mocny. Właśnie, on chyba, nie wiem nawet, czy kamiennej struktury nie rozwalał na bombę. Okej. Okay. Tego nie kojarzę totalnie. Zapowiedź C4. I co? I nie dość, że deszcz hajsu, to jeszcze deszcz itemku mu spadł na głowę. A to? Co to jest? Automat, ale do broni, tak? Wow. Tego zwiastuna nie widziałem nigdy. Serio? Był taki? O! Ten trailer znam! Ten trailer znam! To jest coś pięknego! I granatnikiem! Boom! O tak! Zaczynamy trzeci sezon! Rozumiem, że pierwszego i drugiego sezonu jako takich trailerów nie było! W trzecim był tylko taki, który przedstawiał nam karnet oraz tańce i zbieraki, lotnie i tak dalej. I John Wick wjeżdża. O tak. Już dostępny. I to jest chyba zwiastun czwartego? Pamiętam to, ale czwarte przez dziesiąte. Ślurpik? Zwinęła mu. O tak, Omega.
co jak co, ale Epic Games zawsze miał mocne trailery, raczej Fortnite. Stworzony przez Epic Games. Wow. Aha, zwiastun Avengersów. Jest i Thanos. To macie przesrane. Boom. Co to jest za trailer? No nie, wózek sklepowy. Zapomniałem o nim totalnie. Uda się czy nie uda? Jak na kreskówce z Looney Tunes. O! O! Wyrwa! Ale dwie bombeczki. Zrzucili ich do wyrwy? Jeszcze te animacje takie średniowe, bo teraz są coraz lepsze. No i oczywiście C4, zrzut, trap, to było coś pięknego. Kiedyś się jeszcze ludzie na to nabierali. O Jack Jaga? W kamyczka? Okej. Okay. Boogie Bomba? Czekajcie. To był zwiastun Boogie Bomby. Znaczy nie Boogie Bomby, tylko Śmierdziela. Mocne. Tu zaczęły się wtedy rifty. Tak, to zaczęło wtedy wszystko znikać. Okej. Okay. Pustynia w Kalifornii. Dziś w Kalifornii byłem, mogę się pochwalić, ale nie na pustyni. I wiecie, że może nie każdy wie, ale ten hamburger naprawdę był w Kalifornii. To był taki easter egg. I mamy drifta. Lecimy dalej. No i drift został wessany. I identyczny burger i wózek golfowy został zrzucony do świata wirtualnego. Sezon 5 to było coś. Mhm. Ale najlepszy był i tak 4 moim zdaniem. Zakaz pływania, czekajcie, Jonesy, o co tu chodziło? Dobra, wyspa, Kevin, te sprawy, oczywiście, że tak. To był też gruby sezon. Jeszcze jak ta wyspa lewitowała, to była wyspa na centralnym środku mapy. A pod nią był Kevinek. Manojek. Pozdro Adi. Tylko że jeszcze niepokolorowany. Nadciąga mrok. Mocne, mocne, ciarki są. To też był fantastyczny sezon. Taki mroczny. A, i wtedy się pety pojawiły, faktycznie. A teraz ich coraz mniej jest, plecaków z jakimiś zwierzątkami. No ale to wtedy była taka innowacja, co nie? Okej, okay, a to jest zapowiedź czego? A, kolejny sezon. Dobrze mówię? Albo i nie. To jest zapowiedź chyba zombiaków. Dobrze mówię? Bo ten cowboy to był taki pogromca zombiaków. Wtedy kusza została dodana do gry. Tak jest. Jeju, mój ulubiony przedmiot, serio. Tęsknię za balonami. Napiszcie w komentarzu, jaki był wasz ulubiony przedmiot, który został wycofany. Jestem mega ciekawy. No balon był przecież przecudowny. O, tego rewolwera akurat nie lubiłem, ale... O, nawiązanie do E.T. Okej. Świąteczny zwiastun? Ale to było... totalnie innym stylu, kurczę, nie pamiętam tego, wiecie?
Serio? Nie pamiętam. Ale to wygląda wszystko, jakby to było realne. I z plasteliny lepione. Pięknie. I co się od Jania Pawli? Aha, bo to było w telewizji, oni oglądali kreskówkę. Wow. Winter is coming. A tu Mikołaj. Ojeju, i Infinity. To był Infinity Blade? Chyba tak. I samoloty wtedy się pojawiły. Coś pięknego. Sezon 7. Mega wspominam. Bałwanki? Tak, to jest zwiastun bałwanków. Tego też nie widziałem. Nie no, kurczę, ja totalnie zapomniałem, że był przedmiot taki jak deskolotka. On pojawił się na chwilę w grze. Dwie, trzy osoby to nagrały, że on jest w grze, a później został wycofany na chyba 2 miesiące. No przesadziłem, na miesiąc. Piraci, ósemeczka, to jest to. To jest to, moi drodzy. I te paluchy rybne. Zaraz gwiazdą na oku. Okej, okay, srogi szczyt. Król lodu, tak? Nie wiem, jak on się nazywa dokładnie. Poszukuje skarbu z Yeti. A czy tutaj przypadkiem... O kurczę, nie no, to całkiem zapomniałem, że ten chłop, ten z wulkanu był. Ten człowiek magma, czy jak on się tam nazywa. Totalnie on zapomniałem. A. I teraz jest bitka. O skarb. To było takie nawiązanie jak w Piratach z Karaibów. Też było w którejś tam części, że oni się spotkali wszyscy przy jednej skrzynce i nie wiedzieli, kto mają zabrać. Nie. Kulojazd? Kulopojazd? Jak to się nazywało? Ej, ja nagrywałem z tego odcinek. Jakbyście chcieli jeszcze raz jakiś odcinek z trybu kreatywnego, na przykład związanego z kulami, no to dajcie znać w komentarzu, dla was coś nagram. Może, jak dostała rybka w łeb. Bo z pewnością nie każdy z was pamięta ten przedmiot. Zwłaszcza osoby, które zaczęły grać w rozdziale drugim. I to jest chyba już zwiastun w 9. sezonie, czy 10. Dziesiątka to była chyba. Super bohaterowie. I paluch rybny jako Thor. Coś pięknego. Coś pięknego. To jest dobre. To ja już pamiętam, to jest super. Uciekają do tego wulkanu, raczej do jakiegoś schronu pod wulkanem chyba. Siłeczka, studio gamingowe to było? Nie zwróciłem uwagi dokładnie, co to jest. Nie, dyskoteka jakaś. Ale on na klatę wydusza. Flipperki, jest ta ukryta gierka z Durburgera. No i teraz robi się problem, bo Jonesy musi jeść, a nie ma co jeść. No i jest i pan Kurczak za chyba 80. poziom. Nie wiem za który, poprawcie mnie. No i jest i pan Bananek, no ale niestety jako Shake skończył. OMG, ale że oni zawsze potrafią zaskoczyć tą fabułą, coś pięknego. I to wtedy było Neon Tilted Tower, co nie? W tym sezonie. Piękna sprawa. Przyszłość należy do ciebie. Sezon 9, dokładnie tak. Czyli w 9. O! O to co to jest? Szczerze? Nie widziałem tego. No i co? I pewnością skórkę tam rzuci. I po co żeś dotykał? Aha, czyli Jonesy to Pelly, tak? O, widzicie? Łapkę kazał zostawić. To kojarzę. To jest chyba zwiastun Flargana, tego pistoletu, który wskazywał nam oponenta, jak strzeliśmy nim w górę. I co się stanie? To jest dobre, to jest dobre. Wyobrażacie sobie taką akcję?
Jesteście na bezludnej wyspie. Leci battle bus, czy tam helikopter, strzela z flargana i zrzucasz go do wody. Victory Royale? Cały bus by zlikwidował. Dobre, dobre. Nie no, ja mam... przekrętkę, czy jak ona się nazywa, pokrętkę. Komuś tutaj widzowie zabór nie trzyma, nie? Tego nie widziałem. Dobra, co my oglądamy? Nie widziałem tego. Okej? Rakieta. To ten Skulltrooper, który właśnie jadł popcorn przy wyspie. Szczerze? Prędzej tego nie wyłapałem. Dopiero teraz, oglądając wszystkie trailery naraz, wyłapuję niektóre wątki fabularne. A, mam cię na oku. Bo go wypił. I BUM! Aha, i meteoryt wtedy wisiał nad mapą. To prawda. Sezon 10. Poza czasem. Haha! Jonesy, niczym Tom Stark, stworzył kostium dla swojego przyjaciela, którego zjadł. Jak widzicie, bananek jest nieśmiertelny. Powraca do gry. S-1000 się nazywał. Nie widziałem tego. Albo totalnie nie pamiętam. To jest chyba zwiastun skina. Więc jeśli chcecie, żebyśmy oglądali więcej tego typu zwiastunów, 10 łapek, nagrywamy odcinek, gdzie będą właśnie pojawiały się tego typu zwiastuny. No tak wam powiem... Czuł się z pewnością nieswojo. To rozumiem, jest zwiastun po czarnej dziurze. Rozpoczyna się, tak. Jest i pan Żelek z siorbanych szuwar. A, i wtedy pojawiły się wędki. Że można sobie itemki wyłowić. Oczywiście puszkę. Pojawia się nowa postać, taka komiksowa, humorystyczna, czyli pan Żelek. Pan Żelek chyba był ikoną tego sezonu. Okej, tutaj mamy też taki szczyt, czyli pokazują nam mapę oraz skiny karnetowe. Rozdział drugi. Jest i pieseł nawet. Kurczę, fajnie się tak cofnąć wstecz, serio. Tak naprawdę taki trailer oglądasz raz przed rozpoczęciem sezonu i tyle. Albo przed zakupem karnetu bojowego, bo zazwyczaj to leci. A propos, jakbyście kupowali karnet bojowy w tym sezonie, nie zapomnijcie, że istnieje taki kodzik Farel. Jakby ktoś chciał wesprzeć, no to byłbym mega wdzięczny. Pozdrawiam wszystkich wspierających. Nawet zapomniałem totalnie, że jeszcze agencji wtedy nie było na środku. No i pojawia się pan Midas oraz agencja. Zobaczcie, jak wygląda ten trailer, a jak wyglądał pierwszy. Jak ta puma zacznie tutaj wywijać. Totalnie inny poziom animacji.
agent skórek. I tam właśnie był taki easter egg Deadpoola za szafą, nie wiem czy widzieliście. Jest i Brutus. Dała nurka i tu wtedy pojawiły się... rekiny? Krzaczor, szef! Agent Krzaczor! O i kitek! Miał śniak. Niby taki mały, a tam z 4-5 na karabinie siedzi, nie? Sezon drugi, rozdział drugi. Ściśle tajne! I tutaj, moi drodzy, zaczyna się rozdział trzeci. Sezonu drugiego i pojawiał się rekinek. To chyba był, nie był rekinek, to był jakiś fake. Nie no, wtedy właśnie się pojawił rekin. Jest i kitek. Tą muzykę uwielbiam, u mnie często ona gra w lobby. Od razu chce się żyć. Właśnie, tam troszeczkę się tutaj wkurzyłem, bo był taki niby easter egg, że będzie duży płaszczak, na którym można pływać, a no niestety nie tego nie było. No i wjechał wtedy pan Parówka po raz pierwszy do Fortnite'a i Żelek. Nie no, te animacje są przepiękne. Julka. I wtedy charge pompa wleciała do gierki, no. Fortelia, kurczę. Rozdział trzeci był przekozacki. Naprawdę, uwielbiam rozdział trzeci. No i teraz zaczynają się super bohaterzy. No ale tutaj animacja już jest tak przegięta. Mi się wydaje, że to jest normalny kadr filmowy. Realny, tylko dodana jest animacja. Bo to wygląda za mocno. I Logan. Wolverine. Nie, ten sezon też był mocny. Mocny, strasznie. To super, moce super bohaterów były też mega OP. Ale już pod koniec tego sezonu miałem ich dosyć tak naprawdę. Jak ktoś miał Impulsory i Unibeama, no to wyjaśniał wszystkich. A tutaj mamy właśnie, przecież Globus Galactus wtedy walczył z innymi o Nexus. Rozdział czwarty. Mocne. Agent Jonesy. Udało im się. Nadal tu jesteśmy. Tak, ale punkt zerowy jest odsłonięty. Musisz wchodzić. O, daj spokój. Ostatnie, czego nam trzeba, to kolejna wersja mnie w pętli. Nie. Ostatnie, czego nam trzeba, to ucieczka kogoś z pętli. Wskakuj tam i załatw to. Mój plecaczek, który stoi u mnie w pokoiku. Na siebie uwagi siódemki. Jones, jesteś tam? I mamy punkcik zerowy. Punkt zerowy i uszczelnić pomost, ale nikogo nie wypuszczać. Szczerze? Ten lektor troszeczkę mi nie pasuje. Znajdź najlepszych łowców z wszystkich światów. No ale ten lektor często dubbinguje jakieś kreskówki i bajki w kinach. Boom. No i nasi... No i moi drodzy, tak powstał punkt zerowy. No to moi drodzy, pozostało nam czekać na sezon 6 rozdziału drugiego. Sam osobiście nie mogę się doczekać. Dajcie znać w komentarzu, który zwiastun już widzieliście, którego nigdy nie widzieliście. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków, no to dajcie znać w komentarzu, stawcie łapeczkę w górę. 10 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny tego typu odcinek. Ja dziękuję jeszcze raz wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Wbijajcie na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!